Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. I cóż, widzimy się dziś w jakże interesującej gierce w odcieniach zieleni o nazwie Talented. I tak, powiem szczerze, że wiem o tej grze tyle co i trochę, prawie nic. Podobnie jak to było z innymi grami, które wam pokazałem na tym kanale. I tak, Talented jest, od razu powiem wam, grom, bo możecie grać spokojnie, jedną ręką. Ale co to konkretnie jest, zaraz się przekonacie, jak click the play. Więc tak, pierwsza rzecz jest taka, że oczywiście klimaty fantasy, postacie, klasy. Na razie mam tylko Archera, wszystkie inne są zablokowane. I tak, grając Archerem mamy prosty opis. Będziemy strzeliwać długie, czym długodystansowe, no, pociski na wielkiej prędkości, ale mamy słabą obronę. No i mamy jakieś ładunki na umiejętności. Zaczynamy przebieg. I oto jak gra wygląda. Jest coś takiego. I my możemy wsadem bądź strzałkami po prostu strzelić atakiem. Nasz cel jest bardzo prosty. Broń się przed tymi dziadostwami, które tu są. Na dole mam też tam umiejętności różne nasze. Które w przypadku właśnie łucznika mają ograniczone charge. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to chyba nie ma nic do zdania. Pod co możemy zobaczyć nasze staty. Ale na razie się nim nie przejmujemy. I tak, oto i cały gameplay. Na ten moment, żeby nie było. Z czasem jednak powiem wam, że robi się bardziej interesująco. Ale tak, udało się. Przeszliśmy pierwszą noc jakby. I teraz, co jest najważniejsze. Przetrwaliśmy noc pierwszą. Nie wiem, jak długo trzeba przetrwać. Nagrodę dostajemy 3 punkty talentów. I będzie jakiś nowy przeciwnik, który będzie się pojawiał. Wybaczcie za to wcięcie, ale musiałem. No i tak, 3 talenty, nowy wrogowie. I teraz piękna rzecz, klikniemy continue. Oto i co nam się ukazuje. Drzewko umiejętności. I to jest właśnie to, co jest, można powiedzieć, kwintesencją tej gry. Drzewko umiejętności, talent tree, drzewko rozwoju, jakkolwiek to nazwać, w każdej rozgrywce jest inne. Jest losowane dla każdej postaci, dla każdego podejścia. Więc tak, oto i o co chodzi w Talented. Mamy przetrwać jak najdłużej, wygrać i co najważniejsze, rozwijać się całkowicie losowo. I tak, co mogę powiedzieć? Na razie widzimy tylko tyle, ale z każdym wydanym punktem będziemy widzieć coraz więcej. Więc no, warto po prostu właśnie o tym pomyśleć. I zaczynając wszystko, może zacznijmy od tego, bo tu mamy knockback, czyli odrzut, atak speeda oraz, co jest ważne, fajna zdolność, która powoduje, że jak użyjemy umiejętności tej, która u nas jest Quickfire, czyli dodatkowo mówiąc szybsze strzelanie, będziemy mieć jeszcze większą prędkość ataku na 2 sekundy. Czy chcę to brać? Nie. Teraz tego weźmiemy tutaj tego atak speeda, żeby odsunąć jeszcze więcej i... I tak, widzę, że tam jest coś fajnego, ale to trochę później. Teraz tego weźmy tutaj pół serduszka. I więcej nie zrobimy, ale na pewno chcę iść w to, bo więcej expów. No, w ten sposób zaliczyliśmy noc pierwszą, wyzwanie pierwsze, jakkolwiek zwał to zwał. No. I jak widzicie, po prostu musimy walczyć o przetrwanie dalej. Nic się nie zmieniło. Gameplay nadal taki sam. Jedne co, to mam właśnie nowych wrogów w postaci tych takich jakby dyniek. Więc tak. I żeby nie było, postaram się jak najdłużej wytrwać tutaj bez używania tego, jak to się nazywa, umiejętności. Bo żeby było moim zdaniem, moim odczuciu, jak to tak zwał, lepiej ją zaoszczędzić na czas, kiedy naprawdę jest potrzebna, niż użyć w pierwszym lepszym momencie. No ale tak, udało się, sukces. Co tutaj widzimy? No, 4 punkty. I teraz mamy 5% szansy, wrogowie będą elitami. Jak to będzie wyglądać? Nie mam pojęcia. Ale kupujemy to i widać, że tu już nic więcej nie będzie. O! Za to tutaj mam fajną rzecz. Zwiększam damage o 1. Pomiędzy jeszcze mogę to wręcz. Tak też wezmę. O! Interesting. Fajne rzeczy tu są, ale tak. No, więc teraz możemy używać trochę swobodniej umiejętności. Bo właśnie mamy szansę zdobywać baterię. A tak, tutaj mamy delikatnie większego, chyba. Na pewno mamy o 1 więcej damage'a, więc to jest na pewno cenne. Jak widzicie, no, wrogów tu będzie przybywało coraz więcej.
O, jest bateria. Niestety nie była potrzebna. Jakiś intelny glutek. Dobrze, że włączyłem umiejętność. Nie wiem, jak to działało, ale tak i tak dobrze czuję, że... Co zrobiłem? Jakaś mucha tu była. Dobrze, że ją zauważyłem. No i dobra. Jak widzicie, tak. To cała rozgrywka. Nie będę ukrywał, jak to zobaczyłem po raz pierwszy. Po prostu na Steamie. Miałem takie... Ło. I dałem na sobie w zasadzie ignoruj. Chyba nawet. Ale szybko po prostu stwierdziłem, że a zobaczę jeszcze raz, jak no i... Jakiegoś powodu mi to kupiło. Tak, tak, święcie bierzemy to, to... Teraz co tu mamy ważnego? Tutaj nie widzę nic ciekawego, więc pójdziemy w ten sposób range upem. O, jest damage, więc tam trzeba iść. I następna noc, następny poziom trudności, dalej walczymy. Dobra. Całe szczęście nie mamy limitowanych strzał. Jedno co jest limitowane to ilość naszych specjalnych umiejętności. Ale no, jak widać nie są one aż takie potrzebne, żeby coś sobie poradzić. I oczywiście z czasem postaram się ich używać więcej. Trzeba będzie. Ale na razie nie czuję potrzeby aż takiej. Może użyjmy nawet na wszelki wielki. Ale tak, no. No jak widzicie, no, nie wiem czy jest coś więcej do powiedzenia. Poza tym, że z tego co wyczytałem też na Steamie, różne klasy postaci tutaj, czyli te startery, jakby to nazwać, ponoć mają odmienne gameplay pod pewnym względem. No oczywiście to jest takie, no już Sherlock po prostu, no tak, oczywiście, że inne klasy, czyli inne postaci będą grać inaczej. Ale nie chodzi samo to, że inny to będzie grał inaczej. Nie, zauważam, że tutaj właśnie totalnie inne podejście trzeba mieć, żeby to wygrać, że totalnie będą... Po prostu inne rzeczy się ulepszały i tak dalej. Ja sobie za to będę gadał. Po prostu idziemy dalej. Te 3 punkty to akurat na damage. A tutaj XP. Dobra. Biorę damage. Biorę ten damage. Tak, następną noc bierzemy dwa razy co do XP. I przy okazji wiadomo, do której trzeba wytrwać. Do 20. Okej. Okay. Nie wydaje się to być zbyt trudne. I okej, gluty giną nadal na jedno. O! Podobałem kolory. Tak, zobaczymy jakieś teraz utrudnienia jakby. O, achievement za pokonanie 100 wrogów. I co ciekawe... Oczki ubijamy jednym strzałem, więc... sukces. Czy na dwa? Co mi się wydaje? Nie wydaje mi się, dobra. Skupienie się na tym, żeby jednak się opłaciło. Mamy teraz dużo łatwiejsze życie. I przy okazji, patrzcie, jakiś tam mnożnik mamy za zabójstwo. Fajnie, fajnie. Lubię takie bajery. Byleby to nie było wymagane do dobrego grania albo do jakichś achievementów. I to jest po prostu nagroda za to, że dobrze sobie radzimy, to świetnie. Ale jak mówię, nie zawsze. I teraz co mamy? Kraulis, jakiś nowy wróg. I kolejne 4 punkty. Expy. Co to? O, fajne. Ale czy chcę tam iść na... Chyba nie. Pewno tutaj range upa. Jest experience up. A to co to? O, fajne. Ale nie, nie potrzebuję tego na razie. Powiedzmy, że ostatni punkt widzę tutaj. Jest damage. Opłacało się. Okej. Okay. Okej. Okay. Dawaj tam tych wrogów. Niech się dzieje, co się ma dziać. I tak wygramy. A przynajmniej ja tak czuję, bo... Przyjemne to jest, ale też powiedzmy, że proste. Mam nadzieję, że z czasem będzie trochę trudniej. I okej. Wypalam, czy to jest ten nowy przeciwnik. Ciekawe, co będzie ich trudnością jakby. Poza tym, że teoretycznie mają trochę bardziej losowy sposób poruszania się. Mogą się ruszyć dużo, mogą się ruszyć mało, mogą długo się nie ruszać, więc... Pewnie trzeba ich obserwować. Ale nadal jest to... proste. 5 talentów, kolejny... A, każda fala będzie miała trochę dodatkowego przeciwnika. Dobra, bierzemy tak. Speedy. Ja chcę tak speedy. Wolałbym pójść po jeszcze większą szansę na gromadzenie energii.
Nie bierzmy tak speedy. Mam piękne jeszcze odrzuty i inne takie rzeczy. Dobra. Nie będę jednak przedłużał, bo chciałbym jak najmniej po prostu płynniej to rozgrywać. I tak, pajączek. Na szczęście nie musimy się nim przejmować. Mamy bardzo fajny attack speedy już. Moim zdaniem już pewnie nie ma przerw pomiędzy wystrzelałami. Takich żadnych przerw, żeby nie było, więc no jest fajnie. Tak, prawie glut mnie zjadł. Na szczęście jednak się wybroniłem. Tak, tu idzie fioletowe oczko. Nie wiem w sumie jak działa to fioletowe. Poza tym, że no, to jest jakiś tam teoretycznie legendarek czy elit, no jak zwał tak zwał. No ale szczerze mówiąc, naprawdę na razie nie widzę różnicy. Wiem tylko, że czerwone są trochę wytrzymalsze. Nie wiem. Okej, z niebieskich chyba ta mucha wypada jakby. A z fioletowych? Z fioletowych mam jakąś osłonkę, ale nie wiem jaką do końca. Co tu mamy? Jeszcze większa szansa na elity i kolejne 5 punktów. Attack speed. Expy. Mam 2. Okej, knockback. I tam mamy attack speedy. Powiedzmy, że znaczy wezmę tego notebooka i tutaj zaraz weźmiemy sobie energy kolektora, bo wydaje mi się, że tak. Będzie to jednak niezbędne, bo... Chociaż radzimy sobie jeszcze na razie. A bez używania umiejętności prawie w ogóle. Tak, no niedługo może to się niestety trochę zmienić. Ja widzę te pajączki. Dziecię, dziadzie. Całe szczęście, tak. Jak mówiłem, na razie to jest o tyle proste, że jesteśmy w stanie zapanować nad większością tutaj niebezpieczeństw. Użyjmy przy okazji umiejętności na wszelki wielki. Dobrze. Ale tak jak mówiłem, energy kolektory wydaje mi się, że będą potrzebne, jeśli chcemy swobodnie, bez problemów sobie funkcjonować. Ale nadal, gra nie wydaje się być zbyt trudna. I co najważniejsze, kosztuje kilka złotych na Steamie, więc dla wszystkich, którym się to spodoba, idźcie, kupujcie. Nie macie co żałować, przynajmniej moim zdaniem. Okej, 5. To weźmiemy energy kolektora i teraz... Tutaj. Tak. Co dalej w sumie? A. Dobre pytanie, co dalej? Mamy jeden punkt. Kolejna szansa na kryta, czy to Brutal Bounty? To w sumie nie interesuje mnie bardzo. Pójdźmy tutaj. Dobry wybór. Dobra. 9. fala z 20. I swoją drogą chyba będę musiał też zrobić jedną rzecz jeszcze zanim coś. Tak. Musiałem tylko przyciszyć tę muzykę, bo była jednak za głośna. No i chodźcie tutaj wrogi, chodźcie pajączki, chodźcie wszyscy i tak czeka was porażka, nie macie szans na razie ze mną. Może jakbym te wyższe poziomy trudności przysłowiowe to będzie lepiej. Bo tak jak w większości gier, powiedzmy, opierających się na takich zamysłach, tutaj też potem są modyfikatory trudności, niczym Slay the Spire, Monster Trainie, Bortato i w większości. Można powiedzieć, że to jest jakiś trochę standard. Nie, żeby to było złe, ale no, łatwo to po prostu nazwać już standardem przez to, jak wiele gier teraz to oferuje. Żeby nie było, dla mnie to nie jest problem, że to jest standard. Nawet bardzo dobrze. Bo jeśli ktoś chce większych wyzwań, to je dostanie. Z czasem. Okej, szybsze poruszanie się wrogów. A to oznacza niestety tyle, że musimy mieć dużo większego range'a. No i attack speed. Bez tego sobie nie poradzimy. Dlatego mógłbym pójść już tutaj pod nową zdolność. Fajne. Chyba nie, może pomyślę o tym. Na razie next. Fala 10, połowa rozgrywki. I zobaczymy, czy nam się uda. O tak, wrogowie się poruszają szybciej. Jak na oczkach, glutach czy dyniach mi to nie przeszkadza. Tak, no nieciekawie to może być, jeśli chodzi o pająki, przez ich losowość. Chociaż okej, myśmy tu ulepszył zasięg ataków wystarczająco. A jak widać, w przypadku góry i dołu to już sięgam prawie, że na maksymalną
odległość, to będzie dobrze. Nawet nie muszę umiejętności używać. No, jest. Jest git. Jest dobrze. Jestem zadowolony z tego, jak mi idzie. Wcześniej ukryłam, no, chciałbym trochę większego wyzwania. Dlatego mam nadzieję, że te modyfikatory trudności, które są, bo... Jak mówię, wiem, że są, nie wiem, jak działają i jakie są. Mam nadzieję, że one dadzą trochę więcej wyzwania. Albo inne postacie. Może to być taka kwestia, że akurat łucznik jest po prostu prosty, a inni będą po prostu trudniejsi. I tak, 6 talentów, nowy wróg i mają więcej hapeków. Expy, atak speedy. Odrzut, odrzut. Expy. A nie, expy są na innej ścieżce. Dobra, odrzut. Jesteśmy na zdolność, więc... odrzut. Dobra. Noc 11. Oto i nadciągamy. Muzyka świetna nadal. Mam nadzieję, że w przeciwieństwie do tej z Bruta to tanie jest z copyright strajkami. Jeśli będzie, to bym się też pomyślał potem o zastąpieniu czymś innym. A najgorzej, że to po prostu dodatkowa robota po mojej stronie. Muszę się bardziej edytować, co filmy i wszystko. I że sam nie mogę jej słuchać, niestety, podczas nagrywania. Bo aż tak nie jestem w stanie odseparować po prostu każdej jakby ścieżki audio z gry na osobną ścieżkę w nagraniu. Więc jest smutne. I okej, duchy po prostu są, w jakimś czasie mogą się ściekć. I z tego co widziałem, chyba coś mnie zaatakowało, więc nie będziemy mieć perfekta. Szkoda. Nawet nie zauważyłem gdzie i kiedy i co. Dobra, weźmy zdolność nawet z tą specjalną, bo coś mi mówi, że bez niej będzie trochę ciężej. Nie, jeszcze nie możemy, bo nadal jestem w stanie to robić, tylko trochę się rozproszyłem. Nie, więc tak, chyba dostałem to obrażenie. A może mi się wydawało. Więcej wrogów, 5 sekund dłużej to będzie trwało. Nie najlepiej, niedobrze. Dodatkowe szanse na przebicie wroga, jak najbardziej. Range. I expy. A jakiś ten, kolejny achievement, co my tu mamy, barykada i... jakiś nowy, znowu skill. Czego potrzebuję? Nie. Do niego pójdziemy, pewnie tak. A zanim to jednak jeszcze tutaj, bo idzie tutaj expy. W ogóle ciekawe, czy będę w stanie jakimś cudem sobie zwiększyć ilość strzał, które wypluwam naraz. Byłbym nawet zadowolony, gdyby się udało. A jeśli się nie uda, to trudno się mówi. Przeżyjemy. A póki co tak, wspaniała muzyka. Co? Pierwszym priorytetem powinno być chyba eliminowanie tutaj pająków i duchów. Potem mogę się skupiać na reszcie. Dobra, umiejętność, bo jest tego trochę dużo. Ale nadal jest znośnie. Nadal jest znośnie. Ej. Aktywowało się to dodatkowe przebicie. Jeśli się nie mylę. Bo chyba właśnie przy naszej postaci po prostu się pokazuje to, co się aktywowało przy tym ataku. Czyli tutaj teraz na przykład widać, że wypadła ta kulka. Teraz zwiększa nam teoretycznie, nie pamiętam, czy prędkość ataku, czy damage. Tutaj było widać, że bateria w sumie wypadła. Dodatkowe przebicie i tak dalej. Tak. Albo mi się wydaje, że tu dosłownie pokazuje, co się stało i jak się stało. Dobra. Sukces. Sukces. Dodatkowe wrogowie, więcej HP. Dobra. Expienie. Pokazuje coś ciekawego. Nope, poza tym, że jest to attack speed, więc oczywiście, że tu od razu pójdę. I od tej strony. Może być, przynajmniej będą jakieś szanse na leczenie, tak? I to tyle. Będę tam tu był jakieś na biało, teraz na czerwono. Nie wiem, czy to już jakieś chodzi o podskoczenie trudności, czy co. No ale... jak się dzieje, co się ma dziać, tak damy radę. Dobra. Dobra, zdolność w idealnym momencie wyrzuciłem, więc jest dobrze. Jestem uratowany. Oj, nie. Za dużo tego. Za dużo. Za dużo. Definitywnie za dużo. To teraz coś nie żartuję. Za dużo tego. Dobra. Oj, ugryzło mnie. Znowu mnie ugryzło. Kurczę, zaczyna się robić naprawdę już ciężej. Okej, to
była rozgrywka i teraz naprawdę są te trudne chwile. Oj, oj, znowu mnie ugryzło. Nie, nie, nie giń, nie giń, gwiazdo kluczu, nie giń. Dobra, dobra. O, jest ciężko. Muszę już używać umiejętności, kiedy tylko mogę. Ale dobra, przeżyliśmy jeszcze. A, i okej, na koniec każdej fali się lecimy do pełni. Super. Szybsze, spełniejsze i większe prędkości ich poruszania się. Nie powiedziałbym, żeby mi się to podobało, więc z tego też powodu... wezmę tak. Czy coś jeszcze tutaj właśnie takiego widzę ważnego? Niestety nie za bardzo, co za tym idzie. Wezmę takie coś, takie coś, takie coś. I nie mam punktów. A przydałoby się mieć ich więcej. No cóż. Życie, po prostu. A póki co fala 14. Jak tylko będę widział, że jest ich więcej, odpalamy zdolność. Achievement. Tym razem mam achievement za 50 elit. Więc nieźle. Czyli tak, elity są te kolorowe wersje. To jest pewne. Ojej! Atak speedów potrzebujemy, definitywnie atak speedów. Nie, nie przegrywaj, gwiazdo kluczu. Okej. Mastery bonus, nie wiem. No, unlock strong. No cóż. Retry. Jeszcze możemy sobie trochę popróbować. Więc myślę, że no dobra. Może... może jednak nie. Widzę, że odcinek może 22 minuty, co? Na razie zrobić taki krótszy, żeby zobaczyć, czy w ogóle jesteście zainteresowani. Talented. Jeśli tak, to dajcie znać. Ja sobie postrzelam się trochę do wrogów. Może spróbuję coś odblokować. Jeśli się uda, to fajnie, jeśli nie. A na razie to naprawdę już będzie tyle, więc dziękuję wam za uwagę. I do zobaczenia już w kolejnych odcinkach niebawem, więc no, trzymajcie się i hej hej!